Znajdujemy się w Mińsku Mazowieckim na warsztatach filmowych z okazji festiwalu Himmelsbacha. Cisza na planie, Mateusz, nie widać cię w kamerze. Bardzo podobają mi się warsztaty, ze względu na to, że każdy może pełnić inną rolę. Część osób stoi za kamerą, pracuje nad dźwiękiem, gra, opracowuje scenariusz. Kto jest potrzebny jeszcze na plan? Na warsztatach podzieliliśmy się na grupy. Każdy z nas miał przygotować albo reklamę, albo spot reklamowy. Nasza reklama była dosyć specyficzna. I policjantka! Jedziesz! Dzileży uciekacie! Już! Ty zostajesz! I stop kamera! Stało tutaj trzech dealerów, a jeden z nich tak naprawdę nie był dealerem. Chcieliśmy przedstawić, że większość starszych osób postrzega młode osoby jako ludzi, którzy będą po prostu sięgać po najgorsze, czyli narkotyki. A tutaj jest taki moment zaskoczenia, bo ten dealer, niby dealer, sprzedaje tak naprawdę marchewki. Pani komisarz, mam najlepszy towar w mieście. Jest marchewki, będziesz wielki. Najbardziej mi się podobało nagrywanie i gra aktorska przed kamerą. Cisza na planie, musi być totalna cisza. Bardzo podobała mi się ta praca ze względu na to, że mamy bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem i możemy dużo się od niego dowiedzieć. Dziękuję.